Hitler's bunker from 1941 to 44. It's a hedgehog. Hi, little buddy. I can't eat ya. To Polska, a Zachód to Niemcy. A to rozerwanie tej książki to granica na Odrze. Od Cedyni do 45 roku. Ale później po wojnie występuje do siebie biskupi najpierw, żeby jakoś załagodzić te sprawy. Może jakoś już teraz zacząć pracować. Nawet tysiąclecie idzie. Komuniści tego nie chcieli przyjąć, ale przyjęli w końcu jakoś to. Zrozumieli te właśnie połajanki się skończyły i jakieś stosunki się zaczęły nawiązywać. Nigdy, ale to dziwny potwór, prawda, który żył na swój sposób, dziwny potwór. 55 milionów ludzi zginie w II wojnie światowej, a tyle czasu tutaj męczył ten naród poza Europą. Tu jest zdjęcie zachowane takie. I tu w książkach możecie zobaczyć. Stoi tutaj plecami do tego wejścia tutaj, z tyłu, tak dalej trochę niż 10 metrów stąd, tak od tego wejścia. Wita się ze Stauffenbergiem, podaje mu rękę. 15 lipca. To jest dokument, to jest zdjęcie dokumentu, które pokazuje, że ta narada była tu. I pomyślcie sobie, co myślał Stauffenberg, jak przyjechał drugi raz. No musiał myśleć w ten sposób, jak była narada pierwsza tu, to druga będzie gdzie? Tu. Okazało się, że Hitler wyszedł, on miał ten... Albo Hitler mówił tak, jak Hitler zawsze powiadał, że on ma niucha, on czuje, że ktoś mu chce zrobić krzywdę. Że ma wyczucie. Hitler ma zawsze wyczucie. Hitler ma taką możliwość, że może na człowieka spojrzeć i mu jego zaraz skazać na karę śmierci. To jego wzrok każdego człowieka jest słaby, prawda? Patrzy na niego, a tyran patrzy. I tyran zawsze takie miał wyczucie. Hitlerem, tak stoją. Rzadko się spotykali, bo każdy był odmienny. Ten był gierek hedonistą. Mięso jadał, pił koniak, palił papierosy. Hitler odwrotnie. Wegetarianin, nie pił alkoholu, nie palił papierosów. Ten lubiał hotele i te inne przybytki, a ten w ogóle nie. Ale, i nie mogli się spotykać, ale raz się sfotografowali przy tym dębie. U góry tam na dębie widać wrośnięty drut. Przypominam to drut i pamięta, bo on trzymał te klapki maskujące. Ale później, kiedy musi długo siedzieć, to oni mu szkodują chałupę. Dobrze, chałupę zrobione ze stumą betonu, z stalowej okiennicy, stalowe ramy okienne, trzy okna i stoi chałupa przy już w tym skronie. Także przejście jest pełne. A później, proszę Państwa, opancerzają to wszystko jeszcze raz pancerzem. Pancerzem takim, że ściany osiągną grubość 9 metrów, a strop, taka żółta tablica się kończy do góry. To, bo to pancerz. Rozumiecie, pan? Hitler's bunker from 1941 to 44. Nazywał się Bloch, miał nazwisko i był lekarzem. Hitlera matka zachorowała na raka płuc, piersi, przepraszam, i leczył on tą chorobę. Kiedy Hitler miał 17 lat, przychodził do chałupy Hitlera często, ojciec jego już nie żył, prawda? Tam już nie było tak bogato, on brał te swoje pieniądze, jakie, ale jeszcze były na tę opłatę i leczył to matkę jego. Przychodził 58 razy do chałupy. I pewnego razu Hitler już prawie w końcówce powiedział, nawet potem na pogrzebie był, jak ta matka zmarła, to też Bloch był razem na pogrzebie, a organizował ten pogrzeb Hitler jako młody człowiek. I Hitler wyraził się do niego tak, mówi tak: panie doktorze, będę panu wdzięczny przez całe życie. I kiedy potem się zdarzyło tak, że Hitler jest tym Hitlerem, kiedy już on jest tym Hitlerem, prawda? To wtedy dowiaduje się, że mają Blocha. No to mają Blocha, no to jemu myśli, że jeszcze go mają, prawda? No więc konsultuję się z nim i sprawa jest tego rodzaju. Twoja żona i twoje dzieci do szwajcarskiej granicy pojadą bezpiecznie, mają tyle pieniędzy, żeby opłacić im tam, gdzie chcą, do jakiego kraju wolnego pojechać. Mogą jechać. I to zostało przez Niemców opłacone i on mógł się tam znaleźć. A sam Bloch został i miał opiekę niemieckich żołnierzy w swoim domu.
oni mu przynosili wszystko, on siedział i czekał na co będzie dalej. Ile tu przyjdzie Rosjan, jakby przyjdzie to Polaków, to by nikt nie budował. Gdyby nie zaczął tu nawet budować, nawet by nie myślał. On by nerwy wpadł. W rurach kable elektryczne. To znaczy, jesteśmy w tych ruinach bunkra Hitlera po wybuchu, ale nie w środku, dlatego że nie będziemy do środka, bo do tego środka to będzie jeszcze tam 15-20 metrów byłby środek tego bunkra. Czy to wejście, coś tak. Widzieli z tej ściany, tak. To gdzie ono było? To tam dalej? Po tamtej stronie, tam te dwa wejścia były z tamtej strony, tak, po prostu. Proszę Państwa, i ta, co było tak, tą ścianę widzieliście, to ta ściana się cofnęła od wybuchu. Jak tu wybuchł materiał wybuchowy, to wyrzuca ściany na zewnątrz. Widzicie te ściany, mówią prawo, lewo, patrzymy, góra, ruiny. Tu góra, ruiny, tam powstaje dalej. Tu ściany do lasu, tamta ściana się cofnęła, strop do góry poleciał i strop, centralnie strop poleciał równo i to patnął potem z powrotem w tę dziurę. Visited Adolf Hitler headquarters, one of his 13 underground places where he was during the Second World War. This was his best, the most favorite one. He spent there 2.5 years underground. And I think it was a great experience for us to see that piece of the history. So one of the assassinations that Adolf Hitler took place in Wilczy... What was the name of this place again? Wilczyszyn. What was the name of this place again? Guys! Wilczyszyn. Sad. But they failed. So, yeah, unfortunately, he was still alive. In 1944. And then he told one of his generals, after he left the place in January 1944, to leave it without any trace. So no stone should be set, you know, guys. So it was demolished.